Powinno być rzeczą zbyteczną, choć nie jest, dodanie, że wiara w anioły, dobre czy złe, nie oznacza wiary w takie anioły, jedne czy drugie, jakie przedstawia się w sztuce i literaturze. Diabły przedstawia się ze skrzydłami nietoperza, a dobre anioły ze skrzydłami ptaków. Nie dlatego, by ktokolwiek sądził, że moralne zepsucie mogłoby zamienić pióra w błony, lecz dlatego, że większość ludzi Bardziej lubi ptaki od nietoperzy. W ogóle skrzydła daje im się po to, by sugerować lotność nieskrępowanej energii intelektualnej. Nadaje im się ludzką postać, ponieważ człowiek jest jedynym rozumnym stworzeniem, jakie znamy. Stworzenia stojące w porządku naturalnym wyżej od nas niematerialne, czy też przybierające jakąś postać cielesną, niedostępną naszemu poznaniu, muszą być przedstawiane symbolicznie, jeśli w ogóle mają być przedstawiane. Postacie te nie tylko są symboliczne, lecz zawsze były uważane za symboliczne przez myślących ludzi. Grecy nie wierzyli w to, że bogowie naprawdę podobni byli do postaci ludzkich o pięknych kształtach nadanym im przez rzeźbiarzy. W ich poezji Bóg, który chce się ukazać śmiertelnikowi, przyjmuje chwilowo postać podobną do człowieka. Teologia chrześcijańska prawie zawsze przedstawiała ukazanie się anioła w ten sam sposób. To tylko ignorantom, jak powiada Dionizjusz w V wieku, śni się, że duchy są naprawdę uskrzydlonymi ludźmi. W sztukach plastycznych symbole te ulegały stopniowej degeneracji. Twarze i pozy aniołów Fra Angelica mają w sobie pokój i powagę nieba. Później pojawiają się pucułowate, nagie aniołki Rafaela. Na koniec zaś delikatne, wysmukłe dziewczęce niosące pociechę anioły XIX-wiecznej sztuki o kształtach tak niewieścich, że przed zmysłowością chroni je tylko ich totalna nuda – oziębłe chóry syrajskiej atmosfery towarzyskiej przy herbatce. Są one symbolem destruktywnym. W Piśmie Świętym nawiedzenie anioła jest zawsze czymś zatrważającym. Musi ono zaczynać się od słów – nie trwóż się. Anioł wiktoriański wygląda tak, jak gdyby miał zamiar powiedzieć – dobrze już, dobrze. Symbole literackie kryją w sobie większe niebezpieczeństwo, ponieważ ich symboliczność nie jest tak łatwo rozpoznawalna. Najlepsze są u Dantego. Przed jego aniołami zamieramy przejęci grozą. Jego diabły, jak słusznie zauważył Raskin, są w swej furii i złośliwości i rozpasaniu o wiele bardziej tym, czym muszą być w rzeczywistości, niż którekolwiek z tych, które spotykam u Miltona. Diaby Miltona. Przez swą majestatyczność i wzniosłą poetyckość, wyrządziły wiele szkody, a jego anioły zbyt wiele zawdzięczają Homerowi i Rafaelowi. Lecz naprawdę zgubnym obrazem diabła jest Mefistofeles Goethego. To Faust, a nie on, manifestuje bezwzględne, czujne, pozbawione uśmiechu koncentrowanie się na samym sobie, co jest znamieniem piekła. Pełen humoru, ucywilizowany, rozsądny, umiejący się dostosować do sytuacji Mefistofeles, przyczynił się do umocnienia iluzji, jakoby zło miało wartość wyzwalającą.